Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry oczywiście, witam jak zwykle bardzo serdecznie, ale drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, witam też poświątecznie, chociaż jeszcze ten akcent świąteczny wciąż nam towarzyszy, choćby właśnie ten fakt pustego grobu, który widzimy tutaj na zapleczu w parawie świętego Kazimierza Królewicza, to wszystko świadczy o tym, że o Wielkanocy nie zapominamy, że Wielkanocą wciąż żyjemy, no i oczywiście, że jesteśmy w okresie wielkanocnym, tak kochani, gdy zakończyliśmy oktawę świąteczną, wtedy weszliśmy w tak zwany okres wielkanocny, który będzie trwał aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Ten okres wielkanocny ma za zadanie, żeby nie zapominać o Chrystusie, żeby pamiętać o Nim i żeby żyć Nim, żyć Jego zmartwychwstaniem, żyć tym największym cudem, jak to określamy, cudem cudów, bo jak powiada święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasz nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Zatem właśnie ten czas poświąteczny, ten czas wielkanocny jest czasem, kiedy oczywiście mamy jeszcze różnego rodzaju sygnały, które polegają na tym, że śpiewamy pieśni wielkanocne, bądź też różnego rodzaju przedmioty czy rzeczy, które świadczą o tym, że właśnie ta Wielkanoc nam towarzyszy. Kochani, no właśnie okres wielkanocny, czy okres spowiedzi wielkanocnej, o tym pamiętajmy, to właśnie ten czas, który rozpoczęliśmy do niedzieli zesłania Ducha Świętego, jeżeli uważamy siebie co takich ludzi wierzących i praktykujących, mamy spełnić tak zwany obowiązek spowiedzi wielkanocnej, który, jak powiedziałem, będzie trwał do niedzieli zesłania Ducha Świętego, więc mamy jeszcze bardzo dużo czasu, chociaż jest to okres pandemiczny, ale możemy znaleźć właśnie taki moment, kiedy skorzystamy z tego właśnie daru przebaczenia, któremu na imię sakrament pokuty. Kochani, dzisiejsza niedziela to jest trzecia niedziela okresu wielkanocnego. Jest to niedziela, która też nosi nazwę niedzieli biblijnej, która rozpoczyna tydzień biblijny, tak? Proszę Państwa, Biblia, my wiemy, co to jest Biblia, to właśnie Pismo Święte, to właśnie ta księga, którą w tej chwili Państwo widzicie, która trzymam w swoich dłoniach, to jest Słowo Boże, to jest Słowo Chrystusa, to jest list Boga napisany do człowieka, list pełen miłości, tej miłości przebaczającej, tej miłości twórczej, tej miłości kochającej. Dlatego też w takim tygodniu biblijnym naszym zadaniem jest wziąć do ręki Pismo Święte, odszukać to Pismo Święte. My oczywiście mamy to Pismo Święte w domu, być może ono gdzieś tam leży wysoko na półce, być może jest w szufladzie, dlatego też bardzo proszę, niech to będzie takie zadanie domowe na cały tydzień. Znajdźmy Pismo Święte, połóżmy go na stole, tak jak leży chleb i właśnie wyciągajmy po to Pismo Święte rękę, czytajmy go nie jako lekturę, ale czytajmy go jako modlitwę, jako ten właśnie list, który, jak powiedziałem, jest skierowany do nas przez kochającego Boga. Jest to, proszę Państwa, już 13 tydzień biblijny, taki tydzień rozpoczął się po raz pierwszy, miał miejsce w roku 2009. Była to inicjatywa dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II. On będzie trwał od dzisiaj, więc od 18 kwietnia aż do, proszę Państwa, do następnej niedzieli, czyli do 24 kwietnia. Warto też pamiętać, że tak jak każdy tydzień, tak samo ten tydzień ma swoje hasło, ma swoje przesłanie i właśnie takim hasłem tegoż tygodnia jest znane hasło, to jest hasło roku duszpasterskiego, zgromadzeni na świętej wieczerzy. Czyli właśnie wpatrujemy się w Eucharystię, wpatrujemy się w Chrystusa, który owszem przemawia do nas poprzez swoje słowo, ale Chrystusa, który przemawia do nas poprzez Eucharystię, który pozostał z nami w tabernakulum jako więzień miłości pod świętymi postaciami chleba i wina. I warto też zauważyć, kochani, że od 4 lat jest to taka niedziela, którą dzisiaj przeżywamy jako Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. Czytamy to Pismo Święte w sposób, tak, że tak powiem, oficjalny. Będą programy w telewizji czy w różnego rodzaju mediach, gdzie właśnie będzie ta lektura przekazywana i którą też zechcieliśmy wsłuchiwać się bardzo dokładnie, z szacunkiem, a jednocześnie twórczo. Jeżeli chodzi właśnie o tegoroczny ten Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego, to on będzie miał miejsce w dwóch sanktuariach. Będzie miał miejsce w Łagiewnikach i oczywiście na Jasnej Górze. Będą transmisje w telewizji.
telewizji, także zechciejmy posłuchać, popatrzeć, a jednocześnie wejść w tego rodzaju słowo, które jest kierowane do każdej i każdego z nas. Niechaj ten tydzień, który rozpoczęliśmy, czy który rozpoczynamy jako właśnie ten tydzień biblijny, tydzień Pisma Świętego, niech w tym tygodniu bohaterem będzie właśnie ta święta księga, której na imię Biblia, czy której na imię Pismo Święte. Kochani, drodzy telewidzowie, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, on stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. A zatrwożonym, wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: dlaczego jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazałem swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie zaczęły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w prawie, o Mojżeszu, u proroków i w psalmach. Wtedy oświeci ich umysły, aby zrozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego będzie głoszone nawrócenie oraz odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami, kochani. Właśnie ten okres wielkanocny to jest także okres, który określamy okresem Chrystofanii, czyli Chrystus po zmartwychwstaniu, jak wiemy, od razu nie odchodzi do nieba, pozostaje na ziemi i ukazuje się uczniom, ukazuje się apostołom, ukazuje się wielu innym ludziom, na koniec świętemu Pawłowi, ukazuje się świętym niewiastom. Jak słyszeliśmy przed chwilą, że to ukazywanie, czy ten początek ukazywania, to nie jest wcale taka od razu wielka radość. Ci, którzy go widzą, są bardzo zmieszani, nawet zastraszeni, myślą, że taka zjawa, może jakaś fata morgana, może jakieś przewidzenie, może jakaś halucynacja. Chrystus musi ich przekonywać mocno: popatrzcie, nie bójcie się, nie lękajcie się, to ja jestem, popatrzcie moje przebite ręce, moje przebite nogi, mój bok przebity, to ja jestem. Macie coś do jedzenia? Dajcie mi coś do jedzenia. I oczywiście wtedy podano mu kawałek ryby, usiadł i jadł razem z nimi. Kochani, my Chrystusa nie widzieliśmy, my Chrystusa nie spotkaliśmy, tak jak spotkał go święty Paweł, czy jak spotkały święte niewiasty, ale spotykamy go na płaszczyźnie wiary i nade wszystko spotykamy go właśnie na kartach Pisma Świętego. Niech ten tydzień pozwoli nam, byśmy doświadczyli Jego, byśmy Go poznali przy łamaniu chleba. A to łamanie chleba dokonuje się podczas każdej mszy świętej, podczas każdej Eucharystii. I to też zechciejmy zauważyć, czego, kochani, i sobie, i Państwu bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, biblijny, oczywiście wciąż pandemiczny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.